Karolina siedziała przy biurku, patrząc na bilety lotnicze, które leżały przed nią. Były one jak małe skrawki nadziei, które zamierzała przekazać swojemu mężowi, Piotrowi. Zbierała się na odwagę, aby podjąć decyzję, która od dłuższego czasu fermentowała w jej umyśle. Patrzyła na zdjęcia, które wisiały na ścianie obok biurka, wspólne fotografie z ich podróży, uśmiechnięte twarze i spędzone razem chwile szczęścia. Te wspomnienia sprawiały, że serce Karoliny robiło się ciepłe, ale równocześnie bolączka rozłąki z Piotrem stawała się coraz bardziej dotkliwa. Przez ostatnie miesiące życie Karoliny i Piotra kręciło się wokół ich osobistych i zawodowych zobowiązań. Piotr, jako specjalista w dziedzinie marketingu, coraz częściej musiał wyjeżdżać w delegacje służbowe, pozostawiając Karolinę samą w domu. Choć początkowo przyjmowała to ze zrozumieniem, z czasem zaczęła odczuwać brak jego obecności coraz bardziej. Siedząc przy biurku, Karolina przypomniała sobie wszystkie te chwile, kiedy to tęsknota za Piotrem ogarniała ją jak fala. To właśnie te uczucia sprawiły, że postanowiła podjąć krok, który miała nadzieję, że odmieni ich życie. Miała plan, który chciała zrealizować, aby sprawić swojemu mężowi niespodziankę, która przypomniała mu, jak bardzo go kochała i tęskniła za nim. Zdecydowana, Karolina postanowiła dokonać rezerwacji. Usiadła przy komputerze i przeglądała różne opcje lotów, starając się znaleźć najlepszy termin i trasę. W końcu, po kilku godzinach poszukiwań, znalazła idealną okazję, lot do miasta, do którego Piotr miał planowaną podróż służbową w najbliższym czasie. Karolina wzięła głęboki oddech, zastanawiając się, czy to dobry pomysł. Czy Piotr będzie zaskoczony? Czy to nie będzie zbyt impulsywne? Ale każda wątpliwość była szybko przytłoczona przez myśl o tym, jak bardzo pragnęła zobaczyć męża, jak chciała spędzić z nim choć kilka chwil, bez względu na wszystko. Zdecydowana podjęła kroki w celu dokonania rezerwacji. Kupiła bilet na lot, rezerwując miejsce na pokładzie samolotu. Choć czuła lekkie mrowienie w żołądku, było to mrowienie nadziei, nadziei na to, że ta niespodzianka przywróci im bliskość i radość wspólnie spędzonych chwil. Dzień wyjazdu nadszedł szybciej, niż Karolina mogła się spodziewać. Wraz z pierwszymi promieniami porannego słońca wstała z łóżka, pełna ekscytacji i gotowa na przygodę, jaką zaplanowała dla swojego męża. Serce biło jej szybciej niż zwykle, a każdy krok wydawał się być jakby lekki jak piórko. To był dzień, na który czekała od momentu podjęcia decyzji o zaskoczeniu Piotra. Zaczął się szykować już przed świtem. Pakowała swoje rzeczy, starannie wybierając ubrania i drobiazgi, które miała zamiar zabrać ze sobą. Wiedziała, że nie mogła zapomnieć o niczym, każdy detal był ważny, aby zrobić na Piotrze jak najlepsze wrażenie. Chociaż nie była doświadczonym podróżnikiem, odczuwała ekscytację podczas przygotowań. Sprawdzając listę rzeczy do zabrania, nie mogła oderwać uśmiechu z twarzy. To było coś zupełnie nowego, coś, co wydawało się być jak tajemnicza przygoda. Kiedy wreszcie wszystko było gotowe, Karolina spojrzała na zegarek. Czas szybko mijał, a jej serce biło coraz mocniej. Wiedziała, że nie ma już odwrotu, musiała podjąć krok i wyruszyć w drogę, aby zaskoczyć Piotra. Wychodząc z domu, wzięła głęboki oddech, wdychając świeże powietrze poranka. Czuła się jak bohaterka filmu, gotowa na wielką przygodę. Mimo lekkiego tremoru w żołądku, była pewna swojej decyzji i gotowa stawić czoło wszystkiemu, co przyniesie ta podróż. Bo w końcu to był dzień, który miał zmienić wiele rzeczy, a może nawet ich życie. Po kilku godzinach podróży, podczas których Karolina wzdychała na widok przelatujących obłoków, wreszcie dotarła do miasta docelowego. Samolot wylądował miękkim podmuchem, a Karolina z zadowoleniem wyszła na terminal lotniska. Było to zupełnie inne miejsce niż to, które znała z domu. Nowe zapachy, nowe dźwięki, wszystko to sprawiało, że czuła się jakby w zupełnie innym świecie. Wychodząc na zewnątrz, Karolina przywitała ją delikatny powiew wiatru. Włosy unosiły się lekko w powietrzu, a promienie zachodzącego słońca rozświetlały niebo intensywnymi barwami. To był moment, którego nie zapomni przez długi czas, uczucie wolności i ekscytacji, jakie w niej budziła ta podróż. Z uśmiechem na ustach, Karolina podziękowała personelowi lotniska i skierowała się w stronę wyjścia. Taksówka czekała już na nią przed terminalem, a kierowca z uprzejmością pomógł jej z bagażem. Wsiadając do taksówki, Karolina poczuła dreszcz emocji przebiegający po jej ciele. Była gotowa na kolejny etap swojej niespodzianki dla Piotra.
Podczas krótkiej podróży do hotelu, Karolina nie mogła oderwać wzroku od mijanych ulic i budynków. Wszystko wydawało się takie nowe i nieznane. Miała przed sobą całe miasto do odkrycia, ale na razie skupiała się na jednym celu, spotkaniu z Piotrem. Hotel był imponujący. Karolina podziwiała wysoką fasadę budynku, gdy taksówka zatrzymała się przed wejściem. Wysiadając z samochodu, Karolina uniosła wzrok, obejmując spojrzeniem całą architekturę budynku. Wysokie okna, eleganckie detale i starannie wykończona fasada sprawiały, że hotel prezentował się niczym pałac wśród betonowej dżungli miasta. Kiedy przekroczyła próg hotelu, poczuła się jak w innym wymiarze. Przestronny hol wypełniony był dźwiękami rozmów gości i cichymi odgłosami muzyki w tle. Światło odbijające się od kryształowych żyrandoli rozpraszało się w powietrzu, tworząc atmosferę elegancji i luksusu. Karolina powoli przemierzała hol, zerkając na błyszczące marmurowe podłogi i wysokie kolumny, które podtrzymywały sufit. Przy recepcji stojącej po środku holu widziała kilka osób, które rozmawiały z obsługą hotelową lub spokojnie oczekiwały na swoją kolej. Zanim jednak podeszła do recepcji, Karolina postanowiła sprawdzić swój telefon, upewniając się, że nie przegapiła żadnej wiadomości od Piotra. Przesunęła palcem po ekranie, sprawdzając skrzynkę odbiorczą, ale nie znalazła żadnych nowych wiadomości. Poczuła lekkie zawiedzenie, ale szybko je odepchnęła, skupiając się na swoim planie i oczekiwaniu na spotkanie z mężem. Po dotarciu do recepcji, Karolina poprosiła o informacje dotyczące pokoju, w którym miał zatrzymać się Piotr. Uśmiechając się do uprzejmej recepcjonistki, otrzymała klucz do apartamentu, który zarezerwowała wcześniej dla swojego męża. Wzięła klucz do ręki, czując ekscytację, która rosła wraz z każdą chwilą. Czuła się jak mała dziewczynka, która szykuje się na największą niespodziankę w życiu. Z radością i zdenerwowaniem w sercu, Karolina ruszyła w kierunku windy, gotowa na kolejny etap swojego planu. Wsiadając do windy, z trudem powstrzymywała emocje, które kipiały w jej wnętrzu. Drzwi się zamknęły, a wówczas Karolina poczuła przyspieszenie, jakby z dnia na dzień przyspieszyła jej serce. Patrzyła na cyfry na panelu, które zmieniały się jedna po drugiej, zbliżając ją do oczekiwanego celu. Gdy wreszcie dotarła na odpowiednią kondygnację, drzwi windy otworzyły się, odsłaniając przed nią korytarz, który prowadził do apartamentu. Ściany ozdobione były obrazami, a na podłodze leżał miękki dywan, po którym przyjemnie się chodziło. Karolina poczuła pulsujące bicie serca, kiedy podeszła do drzwi pokoju i delikatnie zapukała. Miała w ustach lekki uśmiech, gotowa na radosne powitanie z Piotrem. Wiedziała, że to będzie najpiękniejszy moment ich spotkania, chwila, w której zobaczą się po długiej rozłące. Gdy drzwi się otworzyły, jej uśmiech zamarł na ustach. Tam, na łóżku, siedział Piotr, jej mąż, jej miłość, ale nie sam. Obok niego, zbyt blisko, była inna kobieta. Karolina poczuła, jakby czas się zatrzymał, a jej serce przestało bić. Ich wzroki spotkały się w pustym, niewypowiedzianym milczeniu. W oczach Piotra dostrzegła zaskoczenie, a potem szybko przemieniło się ono w niewygodę i zakłopotanie. W oczach tej drugiej kobiety dostrzegła chłód i obojętność. Umysł Karoliny był w chaosie. Nie mogła zrozumieć, co się stało. Jak mogła tak bardzo się pomylić? Jak mogła uwierzyć, że ta podróż będzie czymś wyjątkowym, a nie koszmarem? Nie było słów, które mogłyby opisać to uczucie zdrady, jakie w niej budziło to, co widziała. Nie potrafiła wydusić z siebie ani jednego słowa. Jej gardło było zaciśnięte, a oczy wypełnione łzami. Odwróciła się wolno, poczuła ból rozsadzający jej serce. Wiedziała, że teraz nic już nie będzie takie samo. Jej marzenia o tym, by ich małżeństwo było szczęśliwe, rozpadły się jak bańka mydlana. Zrobiła krok w tył, trzęsącymi się nogami. Chciała uciec z tego koszmaru, który stał się rzeczywistością. Słyszała głosy, jakby z oddali, ale nie potrafiła ich zrozumieć. Całe jej życie, cała jej wiara w miłość, rozpadały się na kawałki. Teraz wiedziała, że to koniec, koniec ich małżeństwa, koniec ich wspólnej przyszłości. Karolina poczuła, jak w jej gardle zaciska się gule. Miała wrażenie, że nie może oddychać, że świat wokół niej zaczyna się zawalać. W jej umyśle pojawiały się tysiące pytań, ale nie potrafiła wypowiedzieć ani jednego słowa. Była sparaliżowana bólem i zaskoczeniem, które ogarnęło jej serce. Piotr wyglądał na zaskoczonego i zakłopotanego. Jego spojrzenie szukało wytłumaczenia,
jakby próbował znaleźć słowa, które mogłyby złagodzić ten straszliwy moment. Ale to było zbyt wiele dla Karoliny. Nie było słów, które mogłyby zrównoważyć niszczycielskie uczucia, które przeżywała. W jej umyśle pojawiały się obrazy, obrazy z ich wspólnego życia, chwile szczęścia, które przypadały na wspólne podróże, romantyczne wieczory spędzone na rozmowach przy kominku. Jak mogło to wszystko tak nagle przestać istnieć? Jak mogło się okazać, że ten, któremu zaufała, zdradził ją w najbardziej bolesny sposób? Karolina czuła, jak jej serce krwawi. Była zraniona, oszukana przez osobę, którą kochała najbardziej na świecie. Ale w tej chwili, w obliczu zdrady, wszystko to, co kiedyś było pewne, stawało się nieważne. Piotr próbował mówić, ale jego słowa były jak echo w pustej sali. Nic, co mógłby powiedzieć, nie zmieniłoby faktu, że zdradził zaufanie swojej żony. Nie było usprawiedliwienia dla tego, co zrobił. Karolina spojrzała na niego ostatni raz, a potem odwróciła się i opuściła pokój. Nie miała już nic więcej do powiedzenia. Wiedziała, że ta chwila zniszczyła wszystko, co kiedyś było między nimi. Teraz musiała zająć się leczeniem swojego złamanego serca i budowaniem nowego życia, bez Piotra u swego boku. Z obolałym sercem Karolina odwróciła się i odeszła, ignorując wołanie Piotra za nią. W jej wnętrzu gniew mieszał się z żalem, a serce biło boleśnie w jej piersi. Była zrozpaczona i zraniona, uczucia, których nigdy wcześniej nie doświadczyła w takim stopniu. Wsiadła do taksówki, ale tym razem nie czuła wiatru ani słonecznych promieni. Była zanurzona w ciemnościach swojego własnego świata. Wszystko, co kiedyś było dla niej pewne, teraz stało się nieważne. Jej życie wydawało się jak ruina, a przyszłość wydawała się być bezbarwna i niejasna. Taksówka poruszała się ulicami miasta, ale Karolina nie zauważała niczego wokół siebie. Jej myśli były skoncentrowane na tym, co się stało, na bólu, który wypełniał każdą jej komórkę. Czuła się, jakby tonęła w morzu cierpienia, a wokoło niej panowała pustka i bezsens. Serce miała rozdarte na kawałki, a myśli krążyły wokół tego, jak mogło dojść do takiej zdrady. Była zrozpaczona, że mogła tak bardzo się pomylić, że mogła uwierzyć w kłamstwa i obłudy. Ale teraz nie było już odwrotu, musiała zacząć od nowa, musiała się podnieść z tej klęski i znaleźć drogę do przodu. Kiedy taksówka wjeżdżała na ich ulicę, Karolina czuła, że powraca do domu, ale w jej sercu było tylko pustka i zrozpacz. Wiedziała, że przed nią czeka długa i trudna droga, ale musiała ją przejść, musiała znaleźć siłę, aby się podnieść i zacząć od nowa. Po powrocie do domu Karolina potrzebowała czasu, aby zebrać myśli. Z każdą chwilą, która upływała, coraz bardziej zdawała sobie sprawę z rozmiaru zdrady Piotra. Była załamana, ale też zdeterminowana, by odkryć prawdę. Ta prawda była dla niej teraz kluczowa, musiała poznać wszystkie fakty, zrozumieć, co się stało, aby móc ostatecznie zamknąć ten rozdział swojego życia. Zasiadając w swoim pokoju, Karolina otworzyła swoją szafkę nocną, wyjmując z niej stary notes. Przez lata prowadziła w nim swój pamiętnik, miejsce, gdzie spisywała swoje myśli, uczucia, marzenia. Teraz, w obliczu tej tragedii, postanowiła przekopać się przez stare wpisy, szukając jakichkolwiek wskazówek, które mogłyby pomóc jej zrozumieć, co się stało. Przekartkowując strony, przypominała sobie ich wspólne chwile, czasy, gdy wydawało się, że nic nie może ich rozdzielić. Ale teraz, patrząc wstecz, zrozumiała, jak wiele rzeczy pozostało niewidocznych dla jej oczu. Była to bolesna lekcja, ale wiedziała, że musi stawić jej czoło, aby móc iść dalej. W miarę jak przeglądała strony swojego pamiętnika, zauważyła pewną zmianę w zachowaniu Piotra, subtelne sygnały, które wcześniej mogłyby wydawać się niewinne, teraz nabrały nowego znaczenia. Były to drobne detale, ale dla Karoliny były kluczem do zrozumienia, co tak naprawdę się wydarzyło. Serce jej wciąż krwawiło, ale w jej wnętrzu budziło się również poczucie determinacji. Musiała dowiedzieć się prawdy, musiała poznać całą historię, nawet jeśli bolało to bardziej niż cokolwiek innego. Bo tylko wtedy mogła się w pełni pozbierać, tylko wtedy mogła ruszyć naprzód. Zamknęła swój pamiętnik zdecydowanym ruchem, obiecując sobie, że nie spocznie, dopóki nie pozna wszystkich faktów. To był punkt zwrotny, moment, w którym zdecydowała się zmierzyć ze swoimi demonami, zanurzyć się w mrocznych wodach zdrady, aby w końcu wyłonić się na powierzchnię jako silniejsza i mądrzejsza osoba. Po pewnym czasie Karolina dowiedziała się o przerażającej prawdzie, Piotr nie był jej wierny. Było to jak cios, który uderzył ją prosto w serce,
ale jednocześnie było to też uwolnienie. Teraz, mając przed sobą oczywistą prawdę, musiała podjąć trudną decyzję. Informacje, które ujawniły się przed nią, były jak błyskawica rozbijająca spokój jej dotychczasowego życia. Dowiedziała się, że na każdej z podróży służbowych, które Piotr odbywał, miał romans z innymi kobietami. To było jak zimne prysznicem, szokujące, bolesne, trudne do pojęcia. Ale z czasem zaczęła to akceptować. Widząc całą prawdę przed sobą, Karolina poczuła mieszankę emocji, gniew, smutek, rozczarowanie. Było to jak burza, która przetaczała się przez jej serce i umysł, pozostawiając chaos i zniszczenie za sobą. Ale w tej burzy znalazła też siłę do podjęcia decyzji o swojej przyszłości. Bo teraz, mając pełną świadomość o tym, co Piotr zrobił, musiała stawić czoła temu, co było dla niej najlepsze. Musiała zdecydować, czy chce kontynuować to małżeństwo, które zostało zbezczeszczone przez zdradę i kłamstwa, czy też odejść i zacząć od nowa. Była to decyzja, której nigdy wcześniej nie musiała podejmować. Była to próba jej siły i determinacji. Ale teraz, mając pełną świadomość swoich uczuć i potrzeb, była gotowa na to, co miało nadejść. Była gotowa zrobić kolejny krok, nawet jeśli oznaczało to rozpoczęcie nowego rozdziału jej życia w pojedynkę. Karolina stanęła przed jedną z najtrudniejszych decyzji w swoim życiu, zdecydowała się zakończyć swoje małżeństwo z Piotrem. Było to bolesne i trudne, ale wiedziała, że musiała zacząć od nowa. Nie mogła już dłużej pozostać w toksycznym związku, w którym nie było już zaufania ani miłości. To nie był łatwy krok. Oznaczało to pozostawienie za sobą lata wspólnych wspomnień, planów na przyszłość i marzeń, które miały się spełnić. Ale teraz, widząc, jak wiele cierpienia przyniósł jej ten związek, musiała podjąć tę decyzję dla własnego dobra. Z czasem, gdy przeżywała proces rozstania, zrozumiała, że zasługiwała na kogoś, kto będzie ją szanował, kochał bezwarunkowo i traktował jak równą partnerkę. Zrozumiała, że prawdziwa miłość nie powinna być oparta na kłamstwach i zdradzie, ale na uczciwości, zaufaniu i szacunku. Życie miało dla niej wiele niespodzianek, ale Karolina była gotowa na nowe wyzwania i nowy początek. Miała przed sobą całą przyszłość do odkrycia, nowe możliwości i szanse na szczęście. Była silna i zdeterminowana, aby przejść przez ten trudny okres i stawić czoła przyszłości z odwagą i optymizmem. Choć wciąż bolało ją rozstanie z Piotrem i trudno było jej zapomnieć o wszystkim, co przeszli razem, wiedziała, że teraz musiała skupić się na sobie i swoim potrzebach. Musiała zacząć pracować nad swoim uzdrowieniem i budować nowe życie, które byłoby pełne miłości, akceptacji i spełnienia. Karolina otworzyła się na możliwości, jakie niesie nowy początek. Była gotowa na to, co miało nadejść i miała nadzieję, że w końcu znajdzie prawdziwe szczęście i spokój, których tak bardzo pragnęła. Bo teraz, stojąc na progu nowego rozdziału swojego życia, wiedziała, że możliwości były nieskończone, a przyszłość była w jej rękach.